pokonali Husarię Szczecin 55-12. O godzinie 13 ten wspomniane spotkanie Steelers Zagłębie kontra Seahawks Gdynia 12-49. Tam ekipa Macieja Cetnerskiego zwyciężyła. Ciekawie było w Częstochowie. Saints Częstochowa, Tytani Lublin 12-13. Jeszcze na 16 sekund przed końcem prowadzili Tytani, że prowadzili Saintsi, ale w akcji returnowej na sekundę przed końcem doprowadził do takiej sytuacji Bartłomiej Trubaj, jeszcze odebrał podanie od Andrzeja Jakubca. No i koniec końców nie nadrzała też noga Piotrowi Graboniowi i zwycięstwo Tytanów Lublin. No i ostatnie spotkanie wczoraj to 20-7. Spotkanie, które nas szczególnie interesuje, grupę pierwszą północną pierwszej ligi. 20-7 wygrali Cougars Szczecin z Crusaders Warszawa. O, jest już ze mną Michał Radelicki. Powoli będzie się rozstawiał i będziemy mogli spokojnie we dwóch sympatycznie i miło komentować to spotkanie. Poproszę naszego realizatora o drugi mikrofon dla mojego serdecznego przyjaciela na razie Michale jeszcze na jeden mikrofon, ale czy przygotowałeś składy jednej i drugiej ekipy? Oczywiście, że tak, a nie posiadasz ze sobą składów? Co, zabrałem z poprzedniego meczu, bo graliśmy ostatnio wspólnie zaledwie 8 dni temu. Powiedz wszystkim, bo Toruniowie czekali na ciebie, dlaczego nie mogło cię być z nami w Toruniu 11 kwietnia? No niestety obowiązki zawodowe zmusiły mnie do tego, aby zostać w Trójmieście. No ale już dzisiaj jestem, także mam nadzieję, że nie ominiemy to widowisko. Więc mogliśmy mieć szansę do dwóch spotkań z Dawidem Witnikiem i Michałem Radelickim, ale tylko jedno takie spotkanie na antenie Sport TV i podczas spotkania Seahawks Sopot Angels Toruń. W międzyczasie odbyło się losowanie, wygrali je Torunianie, z tego co zauważyłem, i przełożyli wybór na drugą połowę. A co wybrali Sopocianie? Oj, nie było mnie, więc musisz mi wspomóc tutaj. Drużyna z Sopotu wybrała odbiór. No i rozpoczną zawodnicy z Torunia od kopnięcia. Jak wspominałem już naszym słuchaczom i telewidzom, niestety bez słuchawek na uszach, więc będzie nam trochę ciężko, ale myślę, że jesteśmy doświadczonymi zawodnikami, jeśli chodzi o komentarz sportowy, i damy sobie radę. Na pewno takie deklaracje będą. Tak, jak najbardziej. Powinniśmy zdać radę. Zobaczymy za chwileczkę returnera z drużyny Seahawks Sopot. O, jeszcze pamiętajmy o wyciszeniu telefonów, tak? No to bardzo, bardzo ważne. Faktycznie te numery dość popularne i dość dostępne w Polsce, więc faktycznie możemy być męczeni. Ale już mi się udało wyciszyć, Michał też widzę, że to wykonał, więc jesteśmy gotowi za chwileczkę. O nas słuchaj, tylko mecz, no. Tak, zdecydowanie, oczywiście, Michale. Więc wykop na pewno Bartosz Mróz z drużyny Angels Toruń w błękitnych strojach. Właśnie goście tego spotkania odbierać będą Seahawks Sopot, żółte stroje, czarne spodenki, no i czarne akcenty w drużynie z Sopotu. Michale, czemu żadnych nowych strojów w tym sezonie? Jesteście znani z tego, że bardzo często zmieniacie barwy i czasami lubicie zaskoczyć. No tak, no w zeszłym roku graliśmy w kompletach czarnych, no ale akurat tak się złożyło, że musieliśmy zamówić stroje przed meczem finałowym w Katowicach. No i dostaliśmy przy tych strojach z firmy touchdown.pl. No jesteśmy zadowoleni, także wydaje mi się, że dogramy spokojnie do końca tego roku już w tych strojach żółtych z touchdown.pl. W międzyczasie jeszcze akcja powrotna oznaczonego numerem 89 zawodnika Seahawks Sopot. Jest to oczywiście Michał Burek, doświadczony zawodnik jak na te warunki pierwszoligowe. No i pierwsza szansa ofensywna dla zespołu z Sopotu. No i mamy pierwszą akcję Chambersa. A ten zawodnik jest niesamowicie szybki. Gabriel Chambers, fenomenalny absolwent Jacksonville University. Wcześniej przeglądałem jego statystyki, są naprawdę imponujące za czasów licealnych, jak i za czasów jego gry na uniwersytecie. Skończył na
NAI Ball, czyli takim uniwersytecie, takiej lidze, gdzie też grał znany z Polski Clarence Anderson. No tym razem ta druga akcja już nie tak skuteczna i nie tak okazała, bo wcześniej około 30 yardów zdobytych, druga próba, no i 6 yardów do zdobycia przed drużyną Seahawks Sopot. No to tak, z takich ciekawostek, to Gabriel studiował właśnie między innymi z Timem McGee, który gra w Seahawks Gdynia w Toplice. Także panowie dobrze się znają i właśnie dzięki tej znajomości z Timem, Tim nam polecił tego zawodnika, żebyśmy go właśnie zakontraktowali, żeby zagrał u nas w tym sezonie. No i wydaje się, że to była dobra decyzja. No i na pewno dużo będziemy mówić, bo sporo zmienia, jest zawodnikiem, który zmienia tutaj jest sporo Lugleta za te. Akcja podaniowa znów do Gabriela Chambersa, tym razem niekompletne podanie. Przechodzimy do trzeciej próby. Nie ma waszego składu. Ponieważ była to akcja podaniowa, niekompletna. Trzecia próba będzie się rozgrywała. Jedna dla sędziów, jedna więc zawsze świetnie Przemysław Portalski, no ta drużyna to nie tylko Gabriel Chambers, ale też świetni Polacy, Przemysław Portalski, reprezentant Polski, no i Seahawks Sopot, może się stać tak jak w Toruniu, czyli dwa szybkie strzały i wtedy już było 14-0 po praktycznie czterech akcjach, tych akcji już teraz trochę więcej rozegrali Sopocianie, konkretnie jest to czwarta czy piąta akcja, ale zaledwie 7 yardów brakuje zespołowi Seahawks Sopot od pierwszego przyłożenia. W poprzednim spotkaniu Gabriel Chambers zdobył pierwsze przełożenie, tak już powiem, to była druga akcja meczu, 30-yardowa akcja podaniowa do Luka, od Luka Zeta Zate. No a teraz pierwsza akcja nieudana do Pawła Henicza, ale teraz Przemek Portalski nieskutecznie, w ostatnim spotkaniu też świetnie, jak sobie szybko policzę, chyba 6 akcji kopnięcia skutecznych na podwyższenie. No także popisał się, gdy nieudany snap, także podaje podczas podwyższenia i podał wtedy do Jarockiego, więc bardzo w tym spotkaniu aktywny, bo także udało mu się zdobyć przełożenie, było to drugie przełożenie w tym spotkaniu na 14-0, przypomnę, to była trzecia czy czwarta akcja spotkania, więc naprawdę szybkie bicie niestety dla zespołu Angels Toruń. Michale, czy śledziłeś transmisję, czy dowiedziałeś się trochę później, że tak dobrze wam idzie? Czy dostawałem SMS-y na bieżąco. No nie spodziewałem się takiego wyniku. Historia obu drużyn, tych starć mówiła do tej pory co innego. To była zawsze walka do ostatnich minut, do ostatnich sekund. No natomiast pozytywnie mnie w tym roku zaskoczyła postawa naszych zawodników Sopotu, także liczę na powtórkę. Ale rozumiem, że ty nie. Nie, no oczywiście nie, no. Nie po to tutaj przyjechałem, żeby oglądać kolejne bicie. Liczyłem na zacięty pojedynek. Niestety w ten weekend sporo tych transmisji, które były dostępne, też były dość jednostronne. Panthers poradzili sobie bez problemu z Husarią, czy Seahawks Gdynia z Zagłębiem Steelers. Tam też nasz wychowanek z Torunia, Jakub Mazan, 4 złapane podania na 5, no i ponad 100 yardów, więc chyba wreszcie wkomponował się w drużynę, bo nie tylko na returnie, ale też jako skrzydłowy, no ale wracamy na boisko. Jakub zagrał świetne zawody wczoraj, także wiem, że trenerzy są z niego bardzo zadowoleni, także to też było jeden z najbardziej udanych transferów w tym roku. No i w międzyczasie Przemysław Portalski i mamy już 6-0. Siedmiardowa akcja podanowa, to trzecia próba skuteczna, no i dość szybko, nie tak szybko jak w Toruniu, no ale na swojej ziemi tutaj
też 6-0 prowadzą Seahawks Sopot. No i najprawdopodobniej Przemysław Portalski także będzie kopał między te słupy od rugby, by zdobyć kolejne punkty. Wynik był 7-0. Zobaczymy, jak czy uda się ta sztuka. No i teraz udane podwyższenie Przemysław Portalski. No i mamy w tej chwili 7-0 dla Seahawks Sopot. No niestety małe problemy techniczne. O, i w tej chwili powalony zawodnik Toruń Angels na linii 10 yardów. No mamy piękną pogodę, wyjątkowo te starcia z Toruniem w Trójmieście zawsze były przy tej aurze deszczowej. W tym roku wyjątkowo słoneczko, ładna pogoda, trochę wiecznie. No ale na pewno jest to świetna pogoda na rozegranie tych zawodów. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Pierwszej akcji Torunianie blisko zdobycia pierwszej próby, jak na razie próbują biegiem. Około 4-5 yardów do zdobycia przed Torunianami. Zobaczymy, na jaki teraz wariant się zdecydują. Dużo trenowali obrony, zapowiedzi były szumne, że udało się już rozgryźć ofensywę Luka Zetazate. Tomasz Kuska, reprezentant Polski, ale powstrzymany. No, nawet będąc kadrowiczem u Macieja Cetnerowskiego nie można tutaj liczyć na taryfę ulgową. No jeśli z trzech zawodników drużyny przeciwnej atakuje, no ciężko powstrzymać, ciężko kontynuować akcję. Niewielka tam zdobyć yardowa i już trzecia próba. Ta ofensywa Torunia zafunkcjonowała na stadionie przy ulicy Bema, w stadionie miejskim w Grodzie Kopernika, dopiero w okolicach końcówki pierwszej kwarty. Wtedy Bartosz Mróz zdobył przyłożenie, no i wydawało się, że ten wynik jeszcze będzie na styku, ale